Szanowne przyjaciele, witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj będzie druga część nagrania, zamykania portalów. Kochani, wiedziałam, że nie wszyscy zrozumieli w ogóle ten materiał, który dałam, bo coraz głębszy idzie materiał, coraz głębszy idą przykazy. Nie ma nic złego w tym, że nie rozkodowaliście tego programu. Po prostu Wasza świadomość nie gotowa odebrać ten materiał. Ktoś napisał, że zamykanie portału to zamyka możliwość przejścia, i tu coś nie posuje. To, że Wam nie posuje, to nie znaczy, że tak nie jest. Ja Wam wytłumaczę, tak jak dla przedszkola żeby zrozumieliście, że nikt wolnej woli nie zabierał, kiedy zamykają portale i jeżeli ktoś nie przychodzi do następnego portalu. A mianowicie taki przykład, żeby zrozumieliście o co chodzi. Na palcach mogę powiedzieć, wytłumaczę wam. Zaczyna się rok szkolny. Ktoś zaczyna uczyć się od września, bo chce zaliczyć rok na same piątki. Ktoś w połowie roku zaczyna uczyć się, żeby no, zaliczyć rok. Ktoś, miesiąc, dwa miesiące przed końcem roku, aha, trzeba coś zrobić, nagnać, dognać, żeby przejść do następnej klasy. A ktoś w ogóle nie podejmie żadnego działania i zostaje na drugi rok. Proszę mi powiedzieć, gdzie zabrali wolną wolę w tym przypadku? Każdy miał wybór. Każdy mógł zacząć uczyć się od września, od połowy roku lub wcale. Tak samo jest z duchowością. Każdemu dali czas. Każdy miał czas na przebudzenie. Ziemia nie może czekać w nieskończoność. Tak samo jak szkolny rok się skończył. Kto będzie czekać, że ten uczeń w ogóle nie podjął żadnych działań, żeby przejść do następnej klasy? Mam nadzieję, że zrozumieliście porównanie, to tak samo jest z rozwojem duchowym i z rozwojem świadomości, żeby przyjść na wyższy stopień, trzeba było się uczyć. Yy, trzeba było się obudzić. Mówiłam, że Ziemia nie będzie czekać i nikt żadnej szansy nikomu nie zabiera. Po prostu przychodzą na inne częstotliwości, bo nie będą mogli. Żyć na wysokich częstotliwościach z niskimi wibracjami. Myślę, że wytłumaczyłam dostępnie. A teraz czwarty portal. To portal ludzi z boskim DNA, szukających wyjścia poprzez własną świadomość to przejściowe. z niego musisz albo cofnąć się, albo ruszyć do przodu w 5D. To będzie trudny wybór. Między innymi ja nie raz mówiłam. Że wielu osób cofnęło się, zrobili pierwsze kroki, nawet powiedział ale za trudno było cały czas utrzymywać te wysokie wibracje i po prostu cofnęli się w 3D. Co jest normalne dla tej duszy? Twoja wola wymazywania niskowibracyjnych myśli, przynoszących ból i cierpienie, jest stawką wszechświata bo Twoja dusza przychodzi w inny, wyższy wymiar świadomości Stwórcy. Zmieniasz swoje wewnętrzne ustawienia. Nieustannie pracujesz nad rozszerzeniem i oczyszczaniem świadomości. I wszystko idzie zgodnie z planem Twojej duszy. Dlatego dla tych, którzy świadomie już wybrali przejście, to znaczy wolność, radość, obfitość, spokój, i cisza, droga powrotna zostanie zamknięta przez ich wybór. Najważniejsze jest poszukiwanie miłości do siebie poprzez miłość bliźniego. A bliźni to wszyscy, którzy są bliska. I nieustraszoność. I oczywiście czyste sumienie. Prawda słowa zawsze. To tak, jakby już Prześlizgiwał się przez tych, którzy próbują cię zaczepić czymś, obrazić, przestraszyć, obwiniać itd., ale już im to się nie udaje. Twoje subtelne ciała mają inną charakterystykę fal. Patrzysz na nich tak, jak mądry lekarz patrzy na swoich pacjentów, pozwalając im kontynuować lekcje. Jednak nie zawsze jeszcze jest to łatwe. Czasami następuje cofnięcie. Ten portal również się zamyka. Trzeba już podjąć ostateczną decyzję. Emocje, myśli, twórczy kierunek myślenia, manifestacja bezwarunkowej miłości wszystko jest pod kontrolą. Patrz tylko w kierunku duchowej ewolucji i własnego wewnętrznego świata w kierunku radości, spokoju, łaski, ciszy i Spokój wewnętrzny. Pewna obserwacja siebie. Obserwacja od wewnątrz na zewnątrz. Nieodwrotnie. Manifestacja dodatkowych zmysłów, a raczej przywrócenia. Główne cechy tych, którzy są teraz w tym miejscu i przychodzą dalej. Piąty portal. Każdy chce być w portalu wolności lub w piątym portalu. Portalu światła. Jedynym, który umożliwia poruszanie się między wszystkimi portalami do woli, ponieważ człowiek przyszedł do piątego wymiaru świadomości, czy wyżej. Ale samo pragnienie nie wystarczy. To ogromna praca, której nikt oprócz samego człowieka nie może wykonać. Jeśli wy, przyjaciele, raz złapiecie ten wewnętrzny, boski stan pewnej i absolutnej miłości, Вы внешней ласки вольности, то нигде не будете хотели под жадным позором обнижить свои вибрации. Отпущайте все и завши снова до него, до того ласкового места вашей души, то есть ваш рай, ваш райский огород, который старание подливаете что годины, что минуты, там будуете свое новое жизнь, вращаясь с иллюзией завши до дома. Rozumiesz wszystkich w jedności ze sobą. Jedność jest już w innym rozumieniu, na innym mentalnym, eterycznym, quasi-dynamicznym poziomie, jakiego nie mają ci, którzy pozostali na poprzednich, zamykających się dla przebudzonej ludzkości portalach. Wszystkim z nich wysyłasz światło, błogosławieństwo za lekcje, wdzięczność, przebaczenie i miłość. Wyłączasz swoją uwagę całkowicie. Nie moisz w Twoim świecie ani białych, ani szarych, ani kolorowych, wszystko jedno i wszystko, co było, jest dla dobra. Moi drodzy, to są pięć portali. Jeżeli ktoś mnie uważnie słucha i dawno usłyszycie w tym przekazie. Że wiele rzeczy ja mówiłam od siebie, z moich własnych przekazów. Wiele razy mówiłam, że tak się żyje teraz. I kolejny raz potwierdzenie tego, co było powiedziane wcześniej, a ja Wam wszystkim życzę naprawdę z całego serca żyć w radości, w spokoju, w miłości i w ciszy. Z Wami była Irina.